Słuchajcie, widzowie, musicie ocenić skina Admirosa. Nowy Admiros. W ogóle nie pasuje do ciebie ten skin. Znaczy, pasuje głowa, na pewno, bo jest twoja, ale to, że się Admiros sikałeś, to naprawdę, tak średnio... No weź, Flotar, dobra, dobra. Średnio wygląda... Nie, no Admiros 10 sekund temu mi mówił właśnie, że to ma być klamra, ale to wygląda, jakby się sikał, dlatego tego użyłem. Nie, no, mi się podoba bardzo skin. Fajna, ja w ogóle jestem fanem kolorystyki czarno-czerwonej, więc dla mnie to jest giga plus. Możecie, widzowie, napisać, kto ma lepszego skina teraz. Ja czy Admiros? Proszę, wybierzcie mnie. Ja nie wiem, co powiedzieć, bo jakby ten skin może jeszcze przejdzie jakąś małą przebudowę. Ale nie, góra na pewno mi się podoba. Mhm. Nie wiem dokładnie, czy to jest jaki... Bo tu masz odkrytą rękę z jednej strony, a z drugiej masz zakrytą. I nie wiem, czy to tak miało być. To jest taki kombinezon chyba. A, okej, kombinezon. No dobra, ale wygląda to ładnie, także witamy w kolejnym odcinku tej nienazwanej serii z dinozaurami, bo jeszcze nie wpadłem na pomysł, jak to nazwać. I ostatnio poszliśmy sobie gdzieś tam na dół, ale okazało się, że nie powinniśmy tam iść i powinniśmy Admiros przełączyć tą dźwignię, aby włączyć park. Okay. Więc czyń honor i... Czas otworzyć park na dinozaury. Tak. W tym momencie widzowie zostawcie łapkę w górę. Dokładnie. I wbijajcie na G2. Pyk. Zgadza się. I link w opisie. Park is open. Yay. O, ej, mamy kaskę nam generuje. Zobacz. Ej, przechodzą, Flotar, przechodzą. Przechodzą. Widzowie przechodzą Jeżeli do parku. Nie wiecie, o co chodzi, to drugi kanał Flotar Plus, tam małpuchy się pojawiają i tam właśnie są takie rzeczy. I teraz, nie wiem, czy musimy z nią porozmawiać? The park is currently open. We are any... bla, 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 bla. Czyli dostajemy kaskę. Okej, okay, wszystko rozumiem. Tylko problem jest taki, że jestem... To są jakieś sektory. No... Czekaj, gdzie masz sektory? Jak z nimi porozmawiasz, oni coś mówią o sektorach, ale nie o co chodzi. Okej. Wszystko może być właśnie kontrolowane w tym control roomie. Wow, sektor pierwszy. No, to są jakieś skomplikowane rzeczy. O kurde, czekaj, ja tu patrzę. No, aha, czyli nie ma żadnych popsutych... To są po prostu sprawdzamy, Storm. Czy sektory są okej. Okay. Ty, ale mi pokazuje, że jakaś burza będzie w sektorze drugim. Aha, co? Ja właśnie kliknąłem sobie. Czekaj, czy sektor pierwszy? Bo na mapie się jakieś kropki pojawiają, pa. Ty. Migają czerwone kropki w jakimś tym. Okej, to jest tak, to jest burza. Serio? Aż tak to jest rozbudowane? No na to wygląda. To z tym nie mogę porozmawiać, czyli z nią. Klikasz sobie i masz, że nie ma żadnych popsutych pojazdów w sektorze pierwszym, czy możesz mi pomóc z czymś innym. Ale ja pamiętam, jak grałem właśnie sobie tą mapkę, to... I po otwarciu parku powinien być jakiś quest, tylko nie pamiętam dokładnie jak to szło, coś z T-Rexem, że musisz wykluć T-Rexa. I właśnie tego nie widzę z jakiegoś powodu i się zastanawiam, czy wszystko jest na pewno git, ale czekaj, pójdę do garażu. Możesz iść ze mną, Admirosku, do garażu. Idę, bo jakby jeszcze tam dźwięku stawiałem, bo znowu mi muzyka zaczęła grać. No, jest bardzo głośna muzyka. Reaper Power, okej, czyli mogę dostać klucz. I klucz jest do naprawiania czegoś, dobra. Park security can track stores and arrest in sector 1. If power is fine in sector 1, can we help with someone... No, aha, czyli nie ma żadnych popsutych pojazdów. Dobra, czy wiesz co? Możesz wbijać na swoją kurkę. No. I Admiros, te kable, one cię prowadzą do różnych sektorów parku. Aha, okej, czerwony prowadzi do pierwszego, niebieski do drugiego, a żółty do trzeciego. No, czyli na przykład pojedziemy sobie teraz do niebieskiego, bo nie pamiętam, gdzie była burza. Tak, w drugim sektorze podobno była burza, także chcę zobaczyć po prostu, na czym to polega. Ale nie podoba mi się to, że nie ma tego questa, bo mówię, powinien być na pewno quest, który by nam powiedział po prostu, co mamy zrobić dalej. Ale spokojnie. Mi się tak wydaje, że czegoś brakuje. No, bo wtedy mieliśmy otworzyć ten park i oczywiście to zrobiliśmy, ale coś mieliśmy po prostu tutaj. Quick Build G. Co to znaczy? Nie mogę tu przejechać, patrz. Czekaj. Może musisz jakoś troszkę inaczej? Nie, no. Serio? Nie możesz dalej pojechać? No nie. To jest jakby ściana i nie mogę. Ty, ale... Halo! Nie chcą cię przepuścić, ale dlaczego? Ja mam normalnie... A weź zejdź i spróbuj iść. No idę. Teraz wejdę i teraz pojadę. Nie da się. Czemu ja mogłem przejechać, a ty nie możesz przejechać? Quick build, co to jest? Dobra. O kurde. Mogę ci pomóc wybudować nową zagrodę. Mam blueprinta jakiegoś tam, nie wiem co to jest za budynek, albo training center. Możesz użyć bloków z tej skrzyni, aby zmodyfikować jakby to miejsce, albo zbudować co chcesz. Czekaj, czy tu są jakieś bloki? Ty, Admiros, to są normalnie bloki przygotowane. Ej, to jest piękne, bo będziemy musieli... Emergency landing in sector 1. Repair the damage helicopter on the golf course near the hotels south of lagoon. We mark the site with a hot air balloon.
Dobra, a... to chyba idziemy do sektora. Tak, ale nie rozumiem. Widzisz, tam jest balon, jeżeli zobaczysz. Widzę, widzę, no jest. No okej, czyli mamy pierwszy kryzys, ale czekaj, training center. Co jest? Quick build constructed, co? Ej, wybudowało nam się, Admiros, taka klatka cała. Cała? W ciągu paru sekund. Dobra, nie będziemy, przynajmniej nie będziemy musieli budować. Take food. A, i mamy jedzonko. Okej. Okay. Mhm. Nie dostałeś jedno. Właśnie to jest chyba dla dinozaurów, bo widzę, że jest tak nazwane. Take clicker, take commands. Okej. Okay. I dostałem te wszystkie rzeczy. Surowa, a, dobra, wołowina, bo ty dostałeś jakby moje rzeczy z tego, co. Mieszka ze spawnuj zombie? Jajko. Kliknij prawym. Właśnie. Na pewno mogę? No, kliknij. No to chyba nic się nie stanie. Dobra, to Śnieżka. A, okej, okay, uderzyłeś mnie. O, to, no. To jest flara sygnałowa. A, bo to się tak nazywa po prostu. No, okay. Właśnie nie wiem, dlaczego te to nazwy flary, nie są zmienione. To są flary, dobra, czyli okay. Bierz na przykład cyk, zaznaczasz ten teren i... O, okej, okay, tu się coś złego wydarzyło. Dobra, Admiros, jedziemy do tego pierwszego kryzysu i może po drodze nam się, wiesz, odpali to, co mamy zrobić. Czekaj, bo ja biegnę. A! Ja tu muszę kawałek przebiec, no, bo nie mam jak. Chcę zobaczyć, jak będą właśnie wyglądały te takie problemy tutaj z parkiem. Co będziemy na przykład musieli naprawić, co będziemy musieli zrobić. Bo tego się kompletnie nie spodziewałem. I z tego, co pamiętam, jak sobie testowałem tą mapkę, no to było tak, że ja otworzyłem chyba ten park i to było wszystko. Nic więcej tam... Nie tykałem. A tu już mam jakieś katastrofy. To No, a tu jakieś katastrofy widzę, że będzie wszystko trzeba naprawiać. Dobra, tutaj musimy pojechać. Jest ten sektor? A, dobra. No. Okay. Nie, ten tam było, wiesz, tam było lobby tak zwane. I to było w sektorze pierwszym, tak? Czyli tutaj. Czerwony. W prawo. Tak, w czerwonym. No. Tutaj jakiś ekran, nie, to nie są, myślałem, że to są jakieś ekrany. To są okna, flotar. To są okienka, dobra, i o, tutaj cały czas prosto. Prosto. I mamy tutaj jakąś... będzie jakiś balon pewnie, tak? Aha, właśnie patrz, znowu balon... nie mogę przejechać, mam blokadę. Czemu masz blokadę? A spróbuj wsiąść do tego samochodu. Czemu myślisz, masz... że to bezpieczne? No, tu, do tego. I o. Dobra, ten działa. A, chciałem, żebyś do tego wsiadł, ale dobra, to ja sobie nim pojadę, nie ja ma problemu. Chcę, ja chciałem nim dobra. Też... Poczekaj, ja tylko testowałem, więc daj mi wsiąść do niego. Okej, okay. I tu jest ten balon i tak. Bla, bla, bla. The Predator Damage Helicopter on the golf course near the hotel south of the lagoon, market sign hot air balloon. Czyli musimy, z tego co rozumiem, który samochód bierzesz w końcu? A ja chciałem jako pasażer. A nie, to chyba jest po prostu wszystkie... Dobra, albo dobra. Weź kliknij, kliknij na tego. No, na którego? Na tego dużego? Na tego dużego, albo weź po prostu... O. Chyba ciebie wyrzuci. Właśnie. A nie, jest! A nie, no właśnie, no ja chciałem jako pasażer. Disaster, asset of containment sector. Wild Carnotaurs... Carnotaur się pojawił. O-o. W sektorze trzecim. Admiros, musimy jesteśmy... go przetransportować. Tak, musimy go przetransportować? Tak, było napisane, że transported i wyeliminuj. Okay. Albo wyeliminuj. Dobra, tylko tak. I zaznaczyliśmy to miejsce czerwonym balonem. Czerwony balon. Tutaj gdzieś był czerwony balon. Mapkę masz pod ręką? Co mam? Pułapkę? Mapkę? Broszurkę. Może na broszurze Dinos? Jest zaznaczone. A nie, a jest, mam broszurę. Okay. Park broszurka, czekaj. No nie ma zaznaczone. Ale no musimy jechać ogólnie do czerwonego balonu. Okej. Okay. Rzeczywiście jest taka mapka fajna, malutka. Mhm. Tylko ja wiem... Ty, pioruny uderzają, co jest? W ogóle popsuła nam się pogoda. Jest ten taki element, że... Nie znamy jeszcze kompletnie parku i nie wiemy nawet, w którą stronę iść, żeby żegnać ten problem. Nie wiem. A czy ten balon tutaj gdzieś jest? Nie, tam. No jest tam. Tam. Widzisz? Jest. No, na jest, horyzoncie. Jest. Dobra, Admiro, zmiana planów. Okay. Bo mieliśmy balon też na prawo, ale ja chcę zobaczyć, jak wygląda właśnie to z Carno na przykład. Jestem głodny. To po drodze? Dosyć tej pracy. Po drodze spokojnie pójdziemy. Tam jest takie miejsce, gdzie można za friko dostać żarełko, więc spokojnie. Tylko mnie zastanawia to, jak to wygląda, jak my mamy dojechać do tego miejsca z problemem. No bo zobacz, my teraz tunelem sobie będziemy jechali. No, a nie było tam jakiejś innej drogi? A czekaj, o, tu jest. Tutaj, no. I w lewo. I okej, okay, i tutaj możemy sobie zaparkować? Właśnie tego nie rozumiem. Dobra, Admiros, idziemy z buta, po prostu. Tak? No dobra. Ty, jakiś wybuch był.
I czy widzisz gdzieś Karno? Gdzieś tutaj, nie wiem, czy gdzieś nie, on będzie. Nie, nic nie widzę. Czekaj, co to jest? A to jest na pewno tutaj, gdzie jest ten balon, ja go nie widzę. No on był jakoś blisko bardzo naszej tej lokacji. No nie, on jest tam dalej, go widzę, daleko, daleko. Czekaj, on jest daleko? On jest daleko! Dobra, Admiro, no. prowadzisz, bo widzisz, ja jestem zakupiony. Jestem głodny, Lotar. Czekaj, może jakiś zjem sobie, czekaj, co to jest, pszenica? Kurde, gdybym miał jedzenie, to bym się z tobą podzielił, naprawdę. No właśnie tego nie wzięliśmy, bo za bardzo tutaj... Dobra, surowe. Ty, jakieś pioruny są. Powinniśmy mieć tutorial, co mamy zrobić dokładnie. Oni nas rzucili na głęboką wodę. No trochę tak jakby... No łatwo nie będzie. No, ale no tędy. Wydaje mi się, że... Tutaj właśnie... jest... Okej, okay, ludzi w ogóle... Nie ma? Możemy tędy przejść. Dobra, czyli jesteśmy w parku. O, dobra. Gentle Giants. Okej, okay, czyli to są te dinozaury i tutaj będzie jedzonko. Tu, jeżeli okay, dobrze. Tylko, że już zjadłem surowe. A, okej. Okay. Ale to ale dobra, możesz... wezmę na przyszłość. No, po prostu. Możesz sobie poklikać, tylko nie wiem, czy ty dostajesz w sumie. Czy ja będę dostawał na przykład. Nie dostaję. Okej, okay, no to ja odejdę i po prostu... Czyli mamy balony, okej. Okay. Czyli tam jest jedna katastrofa, tam jest druga dostaję? Katastrofa. Dostaję hot dogi, okay. No, powinieneś dostawać hot dogi. No, wezmę sobie kilka po prostu. No i musimy tam to pójść w stronę tej katastrofy jakoś. Admiros, sabotaż w sektorze trzecim. No, przecież nie, nawet jeszcze tam nie zrobiliśmy. No, jak mamy tutaj ogarnąć park? Otworzyliśmy park i już nam się wszystko rozpada. No, szybko poszło. No, bardzo fajny park. Jakby, no, bardzo fajny. W ogóle ludzi nie ma w tym parku, ale może dlatego, że są jakieś te disasters, jak to, katastrofy. Cały czas może nie deszcz pada, po prostu mi się nie chce przyjść w deszcz. Dobra, Admiros, idziemy na skróty. Tutaj, tędy. Bo ja chcę zobaczyć po prostu... Ten balon jest daleko? Nie, no zobacz, po drodze jest bliżej. Ej, to są dinozaury. A tam jest jeszcze jeden balon. Gdzie masz? No tak, właśnie po drodze... Chwila, tędy, może ścieżką? Patrz. Skoczyć. Nie, tutaj jest jakieś... Nie, to mi się wydaje, że jest ogrodzenie jakieś w parku. Znaczy tak, to jest ogrodzenie, ale może tutaj... Ale on się... nie jest aż taki duży, wiesz? On nie jest aż tak tragicznie No właśnie, duży. Tylko mamy ten problem, że na razie nic kompletnie nie wiemy, gdzie jest i no jesteśmy totalnie zagubieni. No to co, na pieszo i skaczemy do dinozaurów. No tylko boję się, że one mogą nam zrobić krzywdę. Tu w ogóle droga idzie w lewo, my powinniśmy iść, Admiros, w prawo. Gdzie ty jesteś? Tu jestem, już biegnę sobie. Dobra. O, proszę. Ej, najbliżej byłoby, gdybyśmy przebiegli... Czekaj, czy tam jest przejście? Ja chyba widzę przejście tam. Takie schodki są, tak jakby. No są. Chodź, dobra, idziemy. Spróbujmy, zobaczymy. Czy możemy niszczyć... Okej, możemy niszczyć bloki. Mam nadzieję, że te dinozaury nam nie zrobią krzywdy. One są trawiaste. No, o, dobrze. Roślinożerne. No dobra, jedno i to no, samo. No, wiadomo o co chodzi, nie? Czekaj, ty Chilco, myślisz, że możemy po prostu sobie obok nich przejść? Tak. Tak? Dobra, to... One są wyhodowane w inkubatorach, więc one nic nie zrobią. No, one są... O, to jest Gallimus? Gallimus? O kurde! Nie można przejść tam, Admiros. Nie, są guziczki. Proszę. Jakie zarąbiste! No, można otwierać sobie. Okej, okay, a... jakiś kolejny gościu. Okej, okay, czyli to... No tak, to jest... Tak. Okej, okay, to on po prostu spawnuje traki. Spawn track. Aha, żeby się po prostu sobie przejechał albo coś takiego. Jakąś górą może? Poczekaj, czekaj, nie, bo tu jest kolejka. Patrz, to jest jak wiesz, w tych wszystkich parkach rozrywki, że wszędzie masz kolejki. Tu masz na przykład medical i masz nóż i coś jeszcze. Medical kit. Wziąłeś? No wziąłem. Czekaj, to ja też sobie wezmę medical kit. A to leczy po prostu. Aha, czyli po prostu, to jest taka podka do leczenia, z tego co widzę. Mhm. Jest tak rozbudowane, że ja się nie spodziewałem, że aż tutaj takie rzeczy będą, że to będzie istny labirynt. O, kolejka i tutaj tu się, jest. Tutaj się pojawiliśmy, Admiros. Z tej tutaj? Strony... Tak. Nie. Chwila. Nie, to jest chyba inna część. Nie, poczekaj, to jest kompletnie, na tak, inna nie, część. Nie, no jesteśmy... Jak pojechać? Zobacz, gdzie jesteśmy w ogóle. Jesteśmy w środku parku. No, dobra, to nieważne. To jednak nie jest to miejsce. I tutaj widzę, że ścieżka... I ty zszedłeś na dół? Nie, ale jakby... Nie lepiej zrespić kolejkę i po prostu nią pojechać? Tylko, że nie wiem, gdzie ta kolejka nas wywali. O! Dziki tyranozaur się pojawił. Aha. Admiros. To jest lagun. Ja już mam kuszę przygotowaną. No ja też mam, tylko nie wiem gdzie to jest. Tu w ogóle jest blisko balon, zobacz. Aha, faktycznie. Obok nas. Dobra, wiesz co, możemy chyba dobra, iść. Chodźmy jakąkolwiek przygodę zróbmy. jedną katastrofę naprawmy, będzie sukces. Ty, jest. Co to jest? Okej. O, biegnie po mnie. Już skuszy go bić, tak? Tak, musisz go skuszyć. Ja idę też pokuszę. Chyba się wkurzył. O nie, padł po prostu.
Okej, okay, i teraz... Go. A może to były usypiające, czekaj. No. Tak, to były usypiające, bo jest ZZZ, ma tutaj. Dobra, i co a mamy można go uderzyć? Okej, można go... Z nim zrobić? Można go albo zneutralizować, albo go zabrać i wypuścić gdzieś, ale... Ty, budzi się! Już go usypiam. Au. To on ciebie zaatakuje. Okay. Śpi. Dawaj go do klatki, może nie zabijajmy go. No. Ja bym go zabił. Chcesz? No dobra, no to może. Tylko nie mogę go... O, dobra, teraz. Z łopaty. Diamond Sword? Z tego? Czemu nie mogę go z tego bić, a z łopaty go mogę? Nie wiem. Admiros, pomóż mi go bić, bo on wstaje. Dobra, jest. Disaster solved. Carnotaurus contained in Sector 3. 4 active disasters remaining. Control okay. Rooms map or look for the balloons above the area. No, okay, czyli szkoda, że nie mamy takiego teleportu do tego właśnie control roomu, żeby zobaczyć, gdzie są te rzeczy, bo jesteśmy totalnie... No, powiedziałbym, Kota, że... jesteśmy w parku. No tak, jesteśmy w parku. Nie ma game moda 1. No nie ma. Tutaj nie ma. Już wiesz, w tej poprzedniej serii tam tak dużo tego musiało być używane, że człowiek aż się zastanawia, nie? Że powinno coś takiego tutaj być. Tutaj mamy jeden balon. Zobacz, tam mamy kolejny balon i tam mamy kolejny balon. Chyba i tutaj są mamy 4 aktywne disastery z tego, co Jest popsuty pojazd w sektorze drugim. Repair the damage, bla bla bla, okej, wolę exhibit in northwest of the island. Aha, czyli na północy gdzieś wyspy. I czy to się gdzieś pojawiło przed chwilą? Tam się pojawiły dwa balony. No, kolejne. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć jest. Ja bym, Admiros, poszedł to zrobić, ten balon, bo jest najbliżej. Tam coś jest, Admiros. Tam jest jakiś disaster. No, co jest? My jesteśmy tutaj, czyli sektor 3 jest na północy parku. To co jest? Właśnie tam coś jest. No, oni mają miecze. Czy masz jakąś, broń? To nie są sabotażyści? Tak. Ach, może to jest ta... To są sabotażyści. Tak. O to chodzi. Diamentowy miecz? W sensie... No. Tą pałkę taką. No. Dobra, widzę, że... zabij sobie. Zostawcie nasz park w spokoju. I... Głupi sabotażyści. Jest. O, już. Sektor trzeci. I mamy cały czas 3 reactive disasters, control room. Czekaj, chcę zobaczyć w ogóle, co tutaj jest. Można wejść tam? Tools? No, chcę zobaczyć... Wydaje mi się, że... Spokojnie, parkour. Tools. Okay. Możesz dostać topór, czyli wszystkie narzędzia można u niego dostać. U tego gościa. Tu w ogóle jest jakiś... Siekiera? Defense around the gentle giants exhibit near the innovation center has been knocked down, czyli po prostu coś zniszczyli. Nie wiem, jak ludzie mają tutaj zwiedzać ten park, jeżeli jakieś katastrofy się dzieją tutaj co dosłownie 2 minuty i nic nie można zrobić. W ogóle fajny sposób na ten, na bo to jest, magazyn. Wiesz, tak, to jest takie na zasadzie zróbmy park, co nie? I nic nie jest ogarnięte i wszystko się psuje, ale otwórzmy, musimy otworzyć. To mi przypomina Jurassic World Evolution 2. Tam dosłownie to samo jest. Co chwilę dinozaury ci chorują, co chwilę są jakieś inne problemy. Dobra, Admiro, zobacz, czy możesz wsiąść na to. O, możesz! Mogę, to jest dwuosobowe. Dobra, to jest dwuosobowe. Okej, to zobaczymy teraz, jak tą ścieżką się pojedzie. I chciałbym jeszcze zrobić jedno zadanko. Jakiekolwiek jedno zadanie, żeby po prostu zobaczyć, jak to wygląda. I nie wiem właśnie, jak z tą misją. Ja sobie będę musiał skopiować w takim razie tego save'a i zagrać na singlu i... O! O! Sabotażyści w sektorze drugim. No, dobra. Kit z tymi sabotażystami. Ej, bo faktycznie, jakby fajnie było, jakby te questy też tak działały, a coś zrobiliśmy źle i one teraz... Właśnie ich nie ma. Możesz... A nie, dobra, to jest wejście do tego, do zagrody z jakimiś dinozaurami. Tak, tam są te gallimusy, tylko... Czy tam nie wiem, jak się w sumie je czyta. Możesz zamknąć, zamknij to przyciskiem czerwonym. Tu. Tak jest. No, brawo. Dobra, jedziemy Admiros dalej w takim razie. Dobra. No i jest to na pewno o wiele bardziej wszystko rozbudowane i aż przytłaczające miejscami. No, bo ciężko, bardzo dużo się dzieje i cały czas się pojawiają te nowe rzeczy. A zastanawiam się, czy jakbyśmy na przykład wyłączyli park. Oj, nie mogę jechać? Nie możesz podjechać po prostu. No się... To jest. Nie, no, jak bardzo, bardzo powoli. A nie, lag jest jakiś. Nie mogę zsiąść. Dobra, także problem naprawiony. Idziemy powoli do tego questa. Nie wiedzieliśmy, o co chodzi. Ja byłem przekonany, że po prostu mapa jest przeciążona i przez to zaczęły się lagi, ale wygląda na to, że nie. Że chodziło o coś innego i mamy przed nami balon, Admiros, jakiś. Nie wiem, czy widzisz. Okay. I on jest bardzo, bardzo bliziutko. Ale ja bym się trzymał ścieżki, no bo teoretycznie... Chociaż kurde. Teoretycznie ścieżka powinna nas doprowadzić do każdego jakby zadania, nie? Tak przynajmniej powinno być, ale zobacz, no wystarczy, że skręcimy sobie w lewo i jesteśmy o wiele bliżej, a tak to chyba byśmy musieli całą tą trasę
robić naokoło, albo... no to by trochę... Czekaj, czekaj, zajęłoby to. No tak, trochę by zajęło. W ogóle ten deszcz mnie tak denerwuje. No, jest... no piorun przed nami. No. A tutaj w prawo, jakbyśmy się cofnęli teraz, w prawo, w prawo, w prawo, bo była jeszcze taka mniejsza ścieżka, taka jakby, nie wiem, nieuczęszczona przez samochody, tylko bardziej przez ludzi i wydaje mi się, że tędy będzie trochę szybciej to dotrzeć do tego miejsca. O, i zobacz, tutaj. Idę. Tylko czekaj, coś wyrzuciłem? Nie, dobra, wszystko git. Już do ciebie idę, bo ty gdzieś mi uciekłeś strasznie daleko. Nie wiem, czy... gdzie jesteś? Tutaj. O nie, zobaczcie, widzowie. O, fajnie, że u mnie się teleportujesz, aż mi chyba los. Okej. Zastanawiam się, czy to nie jest po prostu za dużo tych disasterów i za dużo jakby command bloków się odpala na mapie. I przez to zaczynają się lagi na tym... Wiesz co, zauważyłem, że ciebie też laguje, ale na przykład jak już się zatrzymasz w miejscu i postoimy chwilę, to wtedy jest okej. A może to też wina deszczu jest z jakiegoś powodu? Nie wiem. Nie, trudno mi stwierdzić. A teraz pochodźmy. O, no chodzę i troszeczkę nas jednak teleportuje. No. O, tu jest ten, Triceratops. Dobra, właśnie wbijamy... Tak miałem powiedzieć. Wbijamy Admiros do środka i przechodzimy przez tego, przez wybieg Triceratopsa. Po prostu. Tako? Nic się na pewno nam nie stanie. Poczekaj, zjem sobie trochę hot dogów, bo głodny jestem. Okej, spoko. Dobra, pyk. Zjadaj sobie ten, zjadaj. Ładnie wygląda ten Triceratops, bardzo ładnie. No ale dlaczego? Ja się zastanawiam, wiesz, to jest drugi odcinek, nie? I to miało być jako takie zadośćuczynienie tamtej serii, bo na tamtej serii były błędy, były problemy. I tutaj zaczynają się jakieś kompletnie rzeczy, na które nikt nie był przygotowany. Food vendor. O, tutaj można sobie Disaster Doga ogarnąć. O, kolejny Disaster. Ale ja dostaję na przykład od razu te rzeczy. Nie mam jakiegoś laga. Dobra, weź sobie teraz ty. Może ja mam jakieś lagi? Nie, no nie możliwe. Nie, no ale zobacz, teraz już nie ma lagów. I najlepsze jest to, że zjadłem 4 hot dogi, a teraz mi je cofnęło i znowu byłem głodny. Aha, czyli masz znowu lagi? Przez chwilę miałem, ale teraz normalnie jest. A, no właśnie, zobacz. Teraz też mi nagle zaczęło to działać. A, czyli tutaj możemy tą kulą z filmu, nie wiem, czy oglądałeś, o, taka tak, kula. O, tak, oglądałem. No, no właśnie, no to czegoś takiego możemy użyć. Ale kwadrat. Mamy nad sobą questa, znaczy przed sobą questa. I chciałbym zobaczyć, co to dokładnie jest. Jest z tą kulą, nie tak. Właśnie, aha. No jest, ej, rzeczywiście, to jest, no. Dosłownie, z tą kulą coś jest nie tak. I teraz mamy klucz. Masz klucz? Wręcz? Tak, proszę bardzo. A chcesz? O, i kliknąłem prawym. O, Disaster Solve. Ej, zarąbiste, to są takie proste kościki, takie bardzo przyjemne do zrobienia, tylko minusem jest to, że a, nie znamy mapy, ale to można jeszcze, wiesz, ogarnąć, bo wystarczy pograć. B, nie wiemy, czy nie powinno być takiej głównej ścieżki fabularnej, tak jak właśnie było to z tymi skamielinami i tak dalej. Więc, też mi się wydaje. No właśnie, więc tutaj sobie zakończymy to. Jeżeli oczywiście odcinek wam się podobał, nie zapomnijcie zostawić lajka, wbijajcie na kanał do Admirosa, a ja będę musiał sprawdzić, czy na pewno jest wszystko tak, jak powinno być.